O Izraelu dzisiaj i nie tylko. I o Polakach. Sejm, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie, panie pośle, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy. Nasz dziennik donosi to całkiem pozytywne i dobre informacje i dla pana posła, i dla nas również, bo też z zainteresowaniem i też pewnym zgorszeniem śledziliśmy to wszystko, co działo się przez ostatnich 17 już lat, aż trudno uwierzyć, że tyle lat trwało to. Ta droga, która doprowadziła do tego momentu, jakim jest akt ułaskawienia pana posła przez pana prezydenta. No tak, wreszcie nastąpił ten moment i rzeczywiście można użyć tutaj sformułowania naszej bohaterki narodowej Inki, że pan prezydent zachował się jak trzeba w tej kwestii. Trwało to dość długo, wiele osób się niecierpliwiło, oczekiwało też i z tego co wiem, bombardowało kancelarię prezydenta apelami, listami, żeby tutaj decyzja pana prezydenta była właściwa. Bo to jest taka ulga i to jest też i podziękowanie i znak dla całego narodu polskiego, dla wszystkich tych, dla których nasz Ojciec Święty Jan Paweł II był i jest wielką postacią, która uosabia wszystkie nasze najważniejsze wartości. No, to trzeba się do kościoła iść, to trzeba się zamknąć. Przypomnijmy, sprawa dotyczyła no nie na siłę, nie na Hana, nie zepsucia, tak? Czy jak to sąd uznawał, pomnika Jana Pawła II. Instalacji, bo pomnikiem trudno to nazwać, papieża przykręconego potężnym głazem czy meteorytem według zamierzenia tego pseudo artysty. Pan poseł, 17 lat temu
dokładnie zrobił to, co człowiek każdy Polak wielki, a Bóg mały, rozumiesz? Zrobić, człowiek ten wielki, głaz a Boga zamienili w obrazy, pokazać, obrazy ryte, zwałwany, kłaniają się. Jako i tak było też w Izraelu. 70 starców wyszło przed świątynię, tyłem się do niej obróciło. Pochłoniło się słońce, kult słońca, 25 grudnia, rano dzieńskie, prześlenie dnia z nocem. Proszę Państwa, Dzień Duszy, jakby to jeszcze nie wiedział. Kłaniają się słońcu, kłaniają się nauce, kłaniają się technice, pomysłom. Człowieka wynalazł coś, a Pan Bóg niepotrzebny, no coś. A jeszcze jak Pana Boga utożsamiają ze średniowieczem, to po co taki Pan Bóg z małej litery? Przy czym my wiemy, że to ten Pan Bóg to nie jest Ojciec Święty, tylko Pan Bóg to jest ten Bóg Jehowa, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co je napełnia. Jahwe, który powoduje, że się staje, tłumaczą bardzo różnie w Biblii, udolnie, nieudolnie, będę, który będę. Jestem, kim jestem, na to źle, bo to w sensie ontologicznym bytu, to ma być w sensie fenomenologicznym, stawania się, więc będę, kim będę, stanę się, kim się stanę, stanę się, kim zechcę. Tak tłumaczą wspaniałe Biblie, proszę Państwa, i Rotterdamu i inne przekłady, w sensie fenomenologicznym, stawania się, że ten Bóg jest kimś, który działa dla dobra ludzi. Te proroctwa się spełniają, to wtedy widać. A nie siedzi na nieboskłonie i gapi się. Nie. Ekspozycji, no jednak tutaj władza zachowała się zbyt biernie, można powiedzieć nawet tchórzliwie, czegoś się i skoro te uniwersytety nie pokazały dużo, prawdy całej, tylko bałwany obrazy ryte. No zdecydowaliśmy się z kolegami, że tutaj ja w imieniu wszystkich Polaków jakoś bezpośrednio zadziałam. Muszę też przypomnieć Państwu, że była wtedy ze mną pani poseł Halina Nowina-Konopka, która mi towarzyszyła. Pozostali posłowie też mnie tam wspierali, z kaplicy sejmowej wtedy się modlili. Miałem takie wsparcie też właśnie naszych rodaków. To był taki desperacki krok, jako ostateczność, gdy wszystkie te wcześniejsze działania zawiodły, okazały się bezskutecznie, pozostał tylko ten jeden krok taki decydujący. Nie można było dłużej czekać, trzeba było przerwać tą hańbiącą instalację, która była wystawiona w Galerii Narodowej. Panie pośle, i na koniec pytanie, dlaczego trwało to wszystko tak długo? Czyli no, wyrok był taki, że jest pan winny, ale sąd odstąpił od wymierzenia kary i tak dalej, później odwołania. Dlaczego aż przestrzeń 17 lat trzeba było otworzyć, żeby taką sprawę zamknąć? No właśnie, to też myślę nie przynosi chluby polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, polskim organom ścigania. Sprawę rozpatrywano bez wzięcia pod uwagę kontekstu. Traktowano, zredukowano mój czyn do takiego wyczynu chuligańskiego, prawda, że wręcz do wandalizmu, do zniszczenia cudzego mienia. Ja tylko przypomnę, że wniosek o ściganie do prokuratury skierowała niemiecka firma ubezpieczeniowa Gerling Polska, domagając się ode mnie odszkodowania ponad 400 tysięcy złotych. I w pierwszej instancji prokurator rejonowy odmówił wszczęcia postępowania, uznając, że jest to typowy protest przeciwko obrazie uczuć religijnych. Na to postanowienie prokuratora rejonowego ta firma niemiecka zaskarżyła się do prokuratora okręgowego. No, i to ty nie ma co się skarżyć, nie mając żadnych nowych, ty się poskarżył, ty się nie poskarżyła, to Jacka Grabowska by pobiła tego Rysia i Zbyszka. Mogłaby pobić. Tak walnęła tutaj pięścią w ten stół, Rysia mówi, że w ogóle nie widział, że ta była taka silna. Ja mówię, słuchaj, Grabowska jest bardzo silna, Renia Grabowska. Karne na okres próby na rok, śledząc mnie, sprawując i traktując mnie jako potencjalnego przestępcy, czyli inaczej mówiąc, gdybym powtórzył w ciągu tego roku podobną akcję czy podobne działania, bym podjął w obronie naszych wartości, czy broniąc również Ojca Świętego, wtedy byłbym bezwzględnie ukarany i sprawa by wróciła na wokandę. No to jest, myślę, niezbyt chlubna decyzja i niezbyt właściwe podejście do tego wydarzenia.
wydarzeniu. I jeszcze dodatkowo zostałem obciążony kosztami sądowymi i zasądzono wobec mnie kwotę około 7000 zł. Więc pozostał mi tylko taki wniosek do pana prezydenta o ułaskawienie i to ułaskawienie nastąpiło, za co jestem wdzięczny. I jakby tutaj w sposób symboliczny, no te wcześniejsze decyzje prokuratury sądu zostały jakoś wymazane i ten wizerunek no, państwa polskiego, ojczyzny, ojca świętego został, można powiedzieć, uratowany. Panie pośle, bardzo dziękuję za to. Cieszymy się, że ten finał nastąpił. Czekamy jeszcze na uzasadnienie tego ułaskawienia, takie tak. Szczegółowe. Zapraszam wszystkich chętnych, tych, którzy mi towarzyszyli przez te kilkanaście lat na rozprawach sądowych. Zapraszam do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, Aleje Jerozolimskie 80, wtorek najbliższy, godzina 12, sala numer 450. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim moim rodakom, którzy tysiącami słali apele, listy do ministerstw, do prokuratury, do sądu. Ostatnio do pana prezydenta, w mojej obronie, a tak naprawdę w obronie naszych wartości, w obronie największego naszego rodaka, który jest dla nas wielkim pasterzem, o którego nauce powinniśmy pamiętać na co dzień. Za to bardzo dziękuję, jestem wdzięczny za tą solidarność i dziękuję również moim obrońcom, którzy bezinteresownie towarzyszyli mi podczas procesów też. Dziękuję panu Januszowi Wojciechowskiemu, europosłowi, mecenasowi Wojciechowskiemu, Januszowi, mecenasom i Łukaszowi Jączykowi i mecenasowi Kryszce Maciejowi oraz panu mecenasowi Wąsowskiemu. Jeszcze raz zaznaczam, pro bono bronili mnie, czując, że tutaj dochodzi do jakiejś krzywdy i broniąc tym samym naszych wartości, dali przykład, że również prawnicy mogą stać na straży prawdy i bronić pokrzywdzonych, a ścigać złoczyńców. Mam nadzieję, że ta decyzja pana prezydenta powstrzyma kolejnych bluźnierców i również uaktywni organy państwa, żeby bardziej aktywnie, odważniej bronić naszych wartości, a ścigać bluźnierców, żeby nie pozwalać, aby były ranione nasze uczucia religijne, aby uderzano w nasze fundamenty duchowo-religijne, dzięki któremu naród polski przetrwał te dzieje historii ponad tysiącletniej i nasze państwo polskie chlubi się, że jest państwem, dla którego największą wartością jest nasza wiara katolicka. Bardzo dziękuję za rozmowę, za te radosne i pozytywne informacje. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pan poseł Witold Tomczak był gościem audycji Aktualności Dnia. Drodzy państwo, już za moment godzina 14, a zatem serwis informacyjny. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Obudź się, Polsko. Także widzicie państwo, papież w sądzie będzie broniony, no bo ludzie widocznie te wszystkie psy wieszają na papieżu, ale czy to papież jest winny, jeden papież jest winny, to jest system taki, to nie jest papież winny. System, waszym ojcem jest diabeł, Jezus powiedział. No to jest tak pięknie przez 2000 lat urobione, że to po prostu lśni, że to jest piękne, że to jest ładne, wspaniałe. No i nie widać tego bezpośrednio, że to oni wszyscy są sługami diabła. Żeby decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu zapadły szybko i szybko zostały wdrożone. Uważamy, że ta sprawa jest omawiana zbyt długo, oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja potwierdził, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte jeszcze dziś. Najpierw posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i tam dyskusja, potem posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a więc decyzje dziś zostaną omówione i podjęte. Rzeczywiście rekonstrukcja, tu zgoda, że rekonstrukcja zapowiadana przez panią premier już kilka tygodni temu trwa zbyt długo. Tak
jak zresztą sama pani premier Beata Szydło stwierdziła słusznie, że rekonstrukcje powinno się przeprowadzać, a nie o niej mówić. No więc tu rzeczywiście zbyt dużo na ten temat mówimy, a zbyt mało się dzieje. Ale te decyzje zostaną dziś podjęte, no i wdrożone w życie. Wcześniej rzecznik PiS-u Beata Mazurek poinformowała o dzisiejszych posiedzeniach. Oświadczyła też, że władze PiS wydadzą po ich zakończeniu komunikat w sprawie ewentualnej rekonstrukcji rządu. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział z kolei, że w przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Dziś wieczorem Komitet Polityczny PiS podejmie decyzję, czy rekonstrukcja będzie obejmowała także stanowisko premiera, zaznaczył. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna powróci dziś do rozpatrywania projektu zmian w kodeksie wyborczym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywne opinie posłów zyskały do tej pory m.in. propozycje dotyczące możliwości kandydowania do rad gminy i powiatu osób spoza obszaru działań rady, zniesienia dwudniowych wyborów, czy propozycja dotycząca tego, by 7 na 9 członków PKW było powoływanych przez Sejm. Na dzisiejszym posiedzeniu komisja prawdopodobnie zajmie się regulacją wprowadzającą dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Media wskazują, że to właśnie ta kwestia budzi najwięcej wątpliwości ze strony opozycji. Politycy PiS nie mają jednak takiego poczucia, o czym mówi członek sejmowej komisji, poseł Szymon Szynkowski-Welsenk. Ze strony totalnej opozycji wątpliwości budzi w zasadzie wszystko. Nawet tak banalna rzecz jak kwestia wywieszenia obwieszczenia na lokalu, który kiedyś był komisją wyborczą, a dzisiaj nią nie jest, po to, żeby wyborca wiedział, gdzie ma iść do komisji wyborczej. Więc jakby trudno w ogóle z częścią posłów dyskutować z Platformy Obywatelskiej czy z Nowoczesnej. Natomiast z posłami choćby Kukiza, no to główna ta oś dyskusji i sporu to są jednak jednomandatowe okręgi wyborcze. Dwukadencyjność, nie mam takiego poczucia, że jest tą najważniejszą osią sporu, chociaż ustrojowo, no to jest oczywiście ważne rozwiązanie. Jakąś decyzję tutaj trzeba będzie podjąć. Czy to będzie decyzja o jakimś pewnym wydłużeniu kadencji, bo są takie propozycje, czy to będzie jeszcze zmiana jakiejś formuły ograniczenia kadencyjności. W tej chwili trudno mi rozstrzygnąć, bo o tym decyduje też komisja. Komisja opowiedziała się już za zmianą sposobu wyboru PKW oraz za wygaszaniem kadencji obecnej PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Większość komisji poparła też wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znoszące tym samym jednomandatowe okręgi wyborcze. Posłowie zgodzili się ponadto, by podziału gmin na obwody głosowania dokonywał komisarz wyborczy, a nie władze samorządowe. Kontynuację prac nad projektem zmian w kodeksie wyborczym komisja rozpocznie po godzinie 16. Małopolska przeznaczy 340 tysięcy na pomoc bezdomnym w okresie zimy. Dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego otrzymało 19 z 20 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W ramach kampanii zostanie uruchomiony także całodobowy numer alarmowy 987, pod który można będzie zgłaszać informacje o osobach potrzebujących pomocy. Przygotowano także ponad 800 miejsc w noclegowniach, łącznie w 24 placówkach w województwie. Jedną z organizacji, która pomaga bezdomnym kobietom, jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek, posługujące ubogim w Krakowie. Ludzi wartościowych jest różnych, tak. Zabrali kamienicę, no to przecież nadchodzący czas wymaga od nas jakoś bezdomni, prawda? No, bezdomne, to wtedy nie mają takich przywilejów wtedy. Nie mają takich widocznych, ktoś tylko na to liczył, na to czekał, żeby pozbawić ich jeszcze innych dodatkowych przywilejów, żeby dla kogo innego było więcej. No to tak się robi, te Gronkiewicz powinni dawno wsadzić. No daj spokój. To jest w ogóle nieładnie, to jest mało, to jest obrzydliwe, by taka zachłanność i pazerność jeszcze w XXI wieku miała miejsce. Przecież ludzie się potrafią cieszyć internetem za darmo. Wszystko jest teraz i to nie musi być mieszkanie, która może być zagrożona, jeśli chodzi o niskie temperatury, które są na zewnątrz. Natomiast w ramach akcji Rodacy Bohaterom udzielana jest pomoc Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich, w tym byłym żołnierzom Armii Krajowej. Prowadzona jest zarówno zbiórka funduszy, jak i żywności. Akcję przygotowują studenci z Akademii Ignacjanum w Krakowie. Hamas wezwał do nowej intifady palestyńskiego powstania przeciw Izraelowi. Niech 8 grudnia będzie pierwszym dniem intifady przeciwko okupantowi,
nawoływał przywódca radykalnej organizacji palestyńskiej Izmail Haniyeh. Możemy jedynie stawić czoło syjonistycznej polityce wspieranej przez Stanów Zjednoczonych, wzniecając nową intifadę, powiedział przywódca Hamasu. Zjednoczona Jerozolima jest arabska i muzułmańska i jest stolicą państwa palestyńskiego, całej Palestyny, podkreślił. Hamas przekazał też instrukcje wszystkim członkom i frakcjom, aby byli w pełnej gotowości na nowe rozkazy. Apel wystosowano dzień po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Niebezpieczeństwo związane z decyzją przywódcy Stanów Zjednoczonych ma kilka poziomów. Przede wszystkim przekreślono pokojowy rozejm, tłumaczy dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone całkowicie przekreśliły te negocjacje pokojowe, które były toczone. To jest bardzo ważne, dlatego, ponieważ to oznacza, że tak naprawdę 20 lat dialogu poszło do kosza. Drugie niebezpieczeństwo, takie na wysokim poziomie, czyli międzynarodowe, polega na tym, że tak naprawdę to, co zrobił Donald Trump, to uznał po raz pierwszy od czasów Ligi Narodów, czyli tego systemu, który upadł i zakończył II wojnę światową. Zostało uznane tak zwane skuteczne zawojowanie jako możliwość zmiany terytorium. Jak pamiętamy, Jerozolima powinna znajdować się pod kontrolą międzynarodową i ewentualnie mogłaby być podzielona na dwa organizmy, jeden pod kontrolą Izraela, drugi pod kontrolą Palestyny. To się nie dzieje. Znaczy tutaj uznano inkorporację do Izraela całej Jerozolimy. Hamas wezwał Palestyńczyków, muzułmanów i Arabów do protestów. Jutrzejsze demonstracje mają być dniem gniewu. Wcześniej do strajku generalnego i wieców wezwały wspólnie świeckie organizacje palestyńskie i islamskie. Organizacja Wyzwolenia Palestyny oceniła, że decyzja Donalda Trumpa niszczy szanse na dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu. Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela, a prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. To były wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Syria wciąż potrzebuje pomocy. Naszym gościem będzie ksiądz Rafał Cywka z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Początek rozmów, godzina 21:30. Serdecznie zapraszamy. Pada pierwszy czwartek miesiąca. Z tej okazji gromadzimy się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu na wspólnej modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Temat naszego spotkania w miesiącu grudniu brzmi: szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. Modlitwa w obronie instytucji rodziny na progu nadzwyczajnego roku świętego Józefa w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. O godzinie 17 nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia. O godzinie 17:30 konferencja pod tytułem Nadzwyczajny rok świętego Józefa Kaliskiego o szansach i zadaniach, by dobrze wykorzystać ten czas. Konferencję poprowadzą ksiądz prałat dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej,